Witam Państwa dzisiaj w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Rozmawiamy z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem, bo przed chwilą skończyło się spotkanie z panem profesorem przy licznie przybyłej publiczności. Mogliśmy znów poznawać Węgry. Po raz kolejny dzięki panu profesorowi, dzięki jego książce Węgierska droga do zwycięstwa, którą tutaj Państwu prezentuję w dwóch tomach. Dowiadywaliśmy się więcej, mało tego, jako politycy polscy, przyszli polscy politycy, bo przecież takie mamy marzenia, powinniśmy się, jak twierdzi pan profesor, na Węgrzech wzorować. Ale moje pierwsze pytanie będzie inne. Panie profesorze, przez Węgry przeszła fala migracji, przeszła fala uchodźców. Ponad 192 jak dali sobie z tym Rady Węgrzy, jak w ogóle w ich perspektywie to wygląda? No mieli ogromne trudności, bo przecież to jest mały naród, niecałe 10 milionów, a to kwestia utrzymania tych przechodzących i tak dalej. I wszystkim Węgrzy starali się dochowywać zobowiązań unijnych, jeśli chodzi o ten kraj, który przyjmuje. Chcieli rejestrowania, tyle odcisków palców, to są obowiązki. A wielka część, przeważająca część tych imigrantów, nie chciała tam się rejestrować. Oni chcieli dotrzeć do Niemiec, bali się, że ewentualne zarejestrowanie może im przeszkodzić w dotarciu do kraju, którego szukają. Chodzi im przecież głównie o jak najlepszą stopę życiową. Uchodźca to się kojarzył z tym, który ratuje życie, ale oni chcą ratować stopę życiową na maksymalnie, w Niemczech najwyższe zasiłki, to tak. No i część z nich zachowała się w sposób niedopuszczalny. To, co widać było ostatnio też na granicy węgiersko-serbskie, rzucanie kamieniami, kijami, butelkami. No nie policjantów. Są to uchodźcy, panie profesorze. To no przeważająca część. Uchodźca to jest ponad, tak się nie zachowuje. Blisko 80% są młodzi mężczyźni, którzy zamiast walczyć w swoim kraju o wolność, czy ten, szukają tego jak najlepszego zarobku. Jeden z biskupów węgierskich powiedział wręcz, to jest inwazja. Panie profesorze, inwazję wywołali Niemcy. I tak sprowokowała Merkel swoim ogromnie nieodpowiedzialnym głosem, przyjmiemy 800 tysięcy. Tak. Zachęciła w to. Ale czy to, że Niemcy postawili na nierównomierny rozwój wspólnoty europejskiej, którą zresztą kierują, to znaczy wszystko do centrum, a nic na peryferiach, nie powoduje teraz, że w jakimś sensie sami sobie sprowadzili to nieszczęście na głowę, ponieważ ci imigranci, nie uchodźcy, bo to głównie są imigranci, nie chcą żyć na Węgrzech, w Polsce, Czechach czy Słowacji, tylko przez Austrię, do Niemiec, takie bądź do Szwecji. Wobec tego, po co mamy ich tutaj przymusem trzymać, gościć tysiącami na ziemi węgierskiej czy na ziemi polskiej? Na czym, panie profesorze, ten plan polega? Tym bardziej, że jak wiemy z Polski, niektóre te rodziny syryjskie uciekały potem do Niemiec, nawet bez pożegnania z gospodarzami. Czy to jest część takiego lewicowego, czy nawet można powiedzieć lewackiego planu wynaradawiania państw narodowych, szczególnie tu mocnych Myślę, w Europie że trafił pan tutaj w tym pytaniu w dziesiątkę. To Maciej Pawlicki bardzo też celnie powiedział w programie Pospieszalskiego w dyskusji o uchodźcach parę dni temu, że chodzi o rozwodnienie, rozmiękczenie państw narodowych, państw chrześcijańskich, idei narodowości, żeby tak. I to multikulti. Sama Merkel przyznała kilka lat temu multikulti kaput, że ta polityka wielonarodowa. No i co? Jednak kontynuuje. Ale ja myślę, że są różne siły, żeby rozwodnić chrześcijaństwo. Że są różne siły w świecie zainteresowane, żeby tą Europę zmienić w konglomerat nacji, żeby straciła swój charakter narodowy, chrześcijański. Nawet nie nacji, nawet obywateli, nawet to Platforma nosi taką nazwę obywatelską, żeby nie wiadomo było, kim jest ten człowiek, jaką on ma religię, jaką on ma narodowość. Zgadzam się. Czy to jest po 68 roku po prostu ciągle ta sama fala ideologów? Myślę, że ta część tych którzy ideologów, teraz przejęli którzy wtedy, wtedy dojrzewali w takim klimacie awanturnictwa politycznego, antynarodowego, jak Cohn-Bendit, który jest absolutnym wrogiem państwa narodowego, przynajmniej jego wywiad taki gwałtownie atakujący państwo narodowe parę miesięcy temu w Gazecie Wyborczej. I właśnie ci ludzie
teraz niektórzy dostali się na drabiny władzy, a poza tym, no jeśli Barroso, tak wielki luminarz Unii Europejskiej, tak, maoista, jeszcze gorzej, maoista, tak, jeśli ta teraz też Włoszka, taka, Federica Mogherini, tak, w młodości komunistyczna agitatorka. Czyli, no tego czyli jest za wiele. De facto wygląda to bardzo klarownie. To no znaczy bo... oni ciągną w kierunku wynarodowiania, a już od religijnienia, a już od katolicyzacji od, szczególnie. No właśnie, tak. A my dzięki Węgrom, czy dzięki przykładowi Węgrów, musimy pójść w drugą stronę. Być może wreszcie w jakiś sposób Arebur dzięki tym imigrantom odrodzi się Grupa Wyszehradzka tak, jako coś, no, jako mocny oczywiście podmiot. I tym bardziej, że Czechy i Słowacja są jednoznacznie bardzo bliskie postawie węgierskiej. A sam Orban jest ogromnie popularny dalej i na Węgrzech jeszcze wzrosła jego popularność za tą politykę wobec imigrantów. Tu przeważająca część Węgrów widzi, jak zachowują się imigranci i chodzi im o obronienie tożsamości, że to jest autentyczny najazd na Węgry. Planuję na moim blogu, polecam blog Jerzego Roberta Nowaka, właśnie za parę dni napisać taki dłuższy tekst. Najazd na Węgry. Chrześcijaństwo i państwa narodowe wzbogaciły nas bardzo mocno. A poza tym walczyliśmy przez całe stulecia przeciwko nawale tatarskiej, tureckiej, w obronie wiary, chrześcijaństwa. Dlaczego mamy odchodzić od tej tradycji? Po co zginął Henryk Pobożny? Może trzeba było, zgodnie z obecną poprawnością polityczną, żeby podporządkował się Tatarom po prostu i był ich sługą. Panie profesorze, nie wolno mi być Polakiem. Nie wolno mi być katolikiem. Nie wolno mi być nawet mężczyzną. Albo już niedługo. Proszę powiedzieć, jak sobie z tym radzi Viktor Orban? No nie, no Orban jest ogromnie konsekwentny, jeśli chodzi o obronę narodu, wiary i małżeństwa. Małżeństwa między kobietą a mężczyzną, to jest zapisane w konstytucji węgierskiej, czego mu nie chcieli darować. Podniósł Węgry upokarzane wielokrotnie z klęczek, wzbudził w nich poczucie dumy narodowej, godności narodowej, ale dzięki temu też zyskał ogromną rzeszę osób popierających go przeciwko naciskom Unii Europejskiej. I to, co w imię tego, co on głosi, jako gozdoszagi sobotrzekorc, gospodarcza wojna niepodległościowa. I co jest ważne, że Orban ma bardzo wielkie poparcie kościołów. Dzisiaj cytowałem katolickiego i protestanckich, cytowałem wspaniałą wypowiedź arcybiskupa Vesprin, Julii Barfiego, który niezwykle ostro zaatakował atakujących rząd węgierski przedstawicieli banków anglosaskich, inspirowanych przez starego wroga patriotyzmu i religii George'a Sorosa. Mądra, jednolita postawa władz węgierskich, kościoła węgierskiego w obronie narodu, wartości, przykazań Boga, którego wpisali do konstytucji. Panie profesorze, nie dlatego, że to pańska książka, ale proszę powiedzieć, dlaczego my, polscy politycy, powinniśmy ją przeczytać od deski do deski, przemyśleć, zrozumieć, mało tego nawet wdrażać. Przecież pan jest znany z patriotyzmu przede wszystkim. Po prostu jest tu gotowy scenariusz. Węgry do reform naprawdę skutecznych. Węgrzy po prostu zrobili bardzo wiele rzeczy, pomimo różnych oporów, takich, które my powinniśmy zrobić. Opodatkowanie bardzo mocne banków, opodatkowanie supermarketów, obronę ziemi, obronę produktów rolnych przed GMO, czyli przed tą sztuczną żywnością. Ograniczenie biurokracji bardzo mocne, poparcie węgierskiej przedsiębiorczości. To na przykład, że zmniejszono podatek dla przedsiębiorców do 10%. Nawet w takich drobnych sprawach on wszędzie popiera węgierskie rozwiązania. Na przykład zlikwidowano sieci aptekarskie zagraniczne,
apteka musi być prowadzona przez aptekarza, znów otwarcie. Niech to robią w Można Wygierce to przeprowadzić na drodze prawnej. Tak. Panie profesorze, wobec A tego... dodam może jeszcze takie ważne, jeśli chodzi o walkę z biurokracją, z okradaniem kraju przez wysokie odprawy i nagrody. On po pierwsze zakazał kilka lat temu już przyznawania nagród i premii dla wysokich dygnitarzy, ministrów i tak dalej. Uznał, że w czasie, gdy kraj ma problemy, nie można sobie pozwalać na takie premie. Przypomnijmy, jak odwrotnie jest u nas. Druga rzecz, że na przykład opodatkował odprawy, które były nieraz na 1,5-7 milionów, tak jak u nas, dla odchodzących prezesów różnych Lotosów, Orlenów, jak i opodatkował na 98%. No to niewiele im zostało i no dobrze. Tak, tak, panie, jak miał dostać 3 miliony, to dostawał 60 tysięcy. Socjologowie stawiają taką tezę, że nawet trudno mówić jest dzisiaj o państwie polskim, że jednak jest to taki twór, z którego czerpią głównie te grupy, które się przyssały do publicznych pieniędzy, jak najwięcej przekładają do prywatnych kieszeni. Ale chciałbym, żebyśmy zakończyli optymistycznie. 25 października wybory. Część z nas wybiera się do Sejmu, do Senatu. Mamy nadzieję, że powstanie polski rząd. Panie profesorze, czy pan również ma taką nadzieję po 8 latach, takich trudnych latach, tak, chudych ale wręcz, może, no. Żeby był ten akcent optymistyczny jeszcze mocniejszy. Z 10 lat temu, gdzieś tak w 2003-2004 roku rozmawiałem z moimi przyjaciółmi węgierskimi, byli w stanie z konsternacji, pesymizmu, rządziła u nich złodziejska paczka postkomunistów i liberałów okradających Węgry i nie widzieli trochę wyjścia, czy Węgry wyjdą z tego bagna. Wyszli i to jak skutecznie. Także jest, Węgry są optymistyczną zachętą dla Polski, że my też wyjdziemy. Dał nam przykład Viktor Orbán, jak zwyciężać mamy. Dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Dziękuję.